państwa tylko i wyłącznie wykonawcą procedury. Natomiast nie ma... Ale trzeba procedurę zmienić. Odpowiednio. Andrzej, weź ja za chwilę. Panie dyrektorze, chciałem zapytać, jak pan wykonał tą procedurę, skoro ludzie policzyli dwutygodniowe obowiązki, dwa tygodnie wcześniej zasiane, jak można było dokonać zielonego zbioru? Jak mi pan wyobraził? Oczywiście, mamy świadek, pani są też oczywiście z zakości. Niech pan powie. Druga sprawa, proszę pana. Ja bym proponował, żeby się pan przyznał do swojej niekompetencji i próbował naprawić swój błąd, proszę pana. Dlatego, że ja jestem osobiście świadkiem, widziałem, jak przywozili kiszone, zgnite ogórki z rejonu Harsznicy, wysypywali to gdzieś do gnoju i to już, proszę pana, wystarczyło dla komisji, żeby potwierdzić, że ten człowiek zebrał ogórki, nie miał gdzie sprzedać i zgniły. Jakby chociaż spróbowali, to by wiedzieli, że słone i mają, proszę pana, ciostek w sobie. Nie, jesteście, proszę pana, śmieszni. I powinien się pan przyznać do błędu, i ten prezydent jeszcze pański też. A druga sprawa, chciałbym się jeszcze dowiedzieć, kto był bezpośrednio odpowiedzialny za to, odstawiliście dziadostwo. I proszę pana, jeżeli będą kierować tymi sprawami ludzie pańskiego typu, to Grecja będzie wcześniej w Polsce, jak się spodziewamy. Dziękuję bardzo. Chciałem przełożyć jedną, że ten problem jest rozłożony w czasie. To nie jest tak tylko, że stracili ludzie bezpośrednio w tym czasie, co się ta bakteria pojawiła. Ja, proszę pana, miałem odbiór ogórka mieć 20 ton na rynek wschodni. Miało iść kiszonego ogórka, którego kwaszę rocznie. Po zamknięciu granicy te ogórki mi zostały. Gminny w Pińczewie nie wiedział nic, starostwo powiatowe nie wiedziało nic, bo byłem na rozmowie ze starostą. Nie wie, ino pod folią, a pan dyrektor, też rozmawiałem 13, mówił pod folią, dzisiaj co innego, inna jest informacja. Chodzi głównie o to, że te pieniążki, śmiało mogę się tu odważyć powiedzieć, że to było z góry zaplanowane, pod odpowiednie adresy. Także się uważają, nie życzę tych nieprawdziwych informacji, że trafił, ale za to was rozliczymy. To nie trzeba się śmiać, bo ja już bym na pana w miejscu płakał. Wyjść z twarzą, to chociaż byś pan inaczej wyglądał. Wiesz pan, jak ty teraz wyglądasz? Dzisiaj nie ma idiotów. Nie ma. Jeszcze co gorsze, opowiedziałeś mi, że nie informowałeś starosty Pińczowskiego, bo był nad morze. Co nie? No mnie tam pan udzielił informacji oczywiście. To nie daj Boże, co by było, jakby prezydent RP był nad morze. Nie rób pan idiotów, zastanów się, jak udzielasz informacji. Dziękuję bardzo. I teraz tak, dlaczego zaangażowano, udawano, że się angażuje urzędy gmin i są izby rolnicze, jest Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, są grupy producenckie. Dlaczego rzucono tak w jakiś sposób do kąta w gminie? Także metoda, wiecie, o to, żeby nie wiedzieć. Jeszcze chcę szef grupy producenckiej powiedzieć i już dajemy panu głos. Panie dyrektorze, my mamy cały czas żal do dyrektora. Do dyrektora, bo nie mieliśmy takiej informacji, jak powinniśmy mieć. Gdyby była informacja odpowiednia, nie byłoby tego kłopotu. Tak, ja za to muszę powiedzieć. My mamy ją spisać. Ta informacja dopłynęła do Urzędu Miasta w Pińczowie. My mamy ją od dzisiaj faksem przekazaną. Tak. Czy pan dyrektor ma potwierdzenie, że Urząd Gminy w Złotej otrzymał? I pan dyrektor powiedział mi, że po spotkaniu. Gdzie pan ma? Proszę. Ja zadzwonię pan potwierdzenie, jeżeli ja wysyłam do kogoś,
To jest potwierdzenie dla wiadomości mail wysłane przez ciebie do. Ma pan taką potwierdzenie? Nie ma pan. Przy sobie nie mam, ale ja przy sobie. Która wysyła dyrektor Kielc, pisze tak, ja przeczytam, bo pan dyrektor czyta bardzo szybko. Treść niniejszej wiadomości nie jest oficjalnym stanowiskiem Agencji Rynku Rolnego. Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osób lub podmiotów, który jest jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane. Wnosi się o odstąpienie od jakiegokolwiek zarządzania, przesyłania, rozpowszechniania lub innego wykorzystania informacji. Bo ja tego nie rozumiem. Czy słaliście do gminy? Proszę państwa, no bo jeżeli pani nie rozumie, to ja tam wytłumaczę. Każda informacja, jeżeli nawet wyjdzie z urzędu gminy, a w agencji, do każdej informacji taka wiadomość się automatycznie drukuje. Ale pan nie ma potwierdzenia, że urząd gminy w Złotej został podpisany. Proszę państwa, sprawdzę to u siebie, czy jest potwierdzenie, bo nie wiem. Na zaraz postaram pan na głośno. Żeby nas pan załatwił, jak się należy. Bo ani szanowni, z tej strony pan nie wyjdzie z duchowy, a z tej jest stronowy mikrofon. I nie wypuścimy, dokąd dyrektor nam coś nie obieca na 100%. Nie zostali powiadomieni należycie. Dlaczego ci, którzy dzwonili, otrzymali w zasadzie mylne informacje? I mi się wydaje, że słuchając dłużej, to i tak się tego nie dowiemy. Nie. Ja wiem, że jest sprawa, no jest tydzień, to czytam dłużej, niecały, czy trochę więcej przed wyborami. Kandydaci na posłów chcą się pokazać, wiem jakie są nastroje, to jest obwiniany. Nikt tu nie zawinił, tylko Agencja Rynku Rolnego, która w zasadzie jest przecież państwową jednostką. No ja nie wiadomo, czy do likwidacji, czy nie. Ja w ogóle już myślałem, że jej nie ma. Gminy, pan rzuca problemy do gminy, a pan był odpowiedzialny za to, żeby zrealizować to. Pan, bo pojął pan zarządzenie swojego prezesa i pan to spieprzył. Zastanowić się nad tym, co robić na przyszłość, co z tym problemem zrobić. Bo dzisiaj to tak, wszyscy są podekscytowani, minie tydzień i dwa tygodnie i sprawa się rozmyje, tak. A ja widzę, że pan dyrektor przyjechał dzisiaj na to spotkanie zupełnie nieprzygotowany, bo oczywiście ja rozumiem, że jeżeli pan jest szefem firmy, to pan powinien przyjechać dzisiaj do ludzi z konkretnymi propozycjami. Druga sprawa, dzisiaj jeszcze była informacja taka, że pan dyrektor w ogóle nie wie o sprawie Ogórka i o sprawie o zebraniu w Łatanicach, w ogóle pan też nic nie wie. I informacja jest już od dwa dni na stronie internetowej. Jeżeli Agencja Rynku Rolnego o tym nie wie, to w jaki sposób rolnicy mogli się dowiedzieć o informacji przekazanej jak przez internet, kiedy w tym czasie byli w polu. A nie skończyłam. Druga, proszę państwa, sprawa wygląda tak, żebyśmy podjęli taką decyzję, że mimo wszystko to są środki unijne, które zostały przeznaczone. Cokolwiek w tej sprawie się zmieni, a wiemy, że już w tej chwili pierwsze wypłaty zostały, pierwsze rekompensaty zostały już wypłacone, więc w części jest to już praktycznie sprawa przebrzmiała. Europejskich przyjmuje jedynie skargi zbiorowe. Jeżeli państwo chcielibyście indywidualnie się tam składać skargę, nie ma takiej możliwości, tylko też myślę tak, jak na początku powiedziałam. Im więcej tych skarg zbierzemy, tym większe mamy, proszę państwa, możliwości. Większe, proszę państwa. Wy nie tracicie nic. Natomiast, jak pan dyrektor tutaj powiedział, co też mnie zabolało, że nie można podżegać ludzi jednych przeciwko drugim. Obywatel ma prawo wnieść skargę do Unii Europejskiej. A jeżeli Unia Europejska
przekażę sprawę do rządu polskiego, to ten rząd polski będzie się musiał tą sprawą Był w Kielcach 2-3 dni temu. Podejrzewamy, że również w sprawie afery ogórkowej. Może miał ogórki pozytywnie, to jak trafiliśmy do Wojsławic, to trafimy do Kiel. W tej kwestii ze mną współpracował również w Warszawie, w tej sprawie pobudki. Więc on wam powie, nie ja, jak ten mechanizm był zbudowany, jak przebiegał, jak służba rolnicza. Dobrze, proszę pana, ja jestem w Powiatowej Izby Rolniczej. Ja proszę pana, jako delegat do izby, powinien, jeżeli izba z panem współpracowała, powinien mieć jakąkolwiek informację. Ja nie miałem żadnej informacji, mało tego, zaraz chwileczkę. Nie pozwoliłem skończyć. Dzwoniłem do pracowników etatowych i powiedzieli mi tak, że izba nie dostała żadnej informacji. Że Świętokrzyska Izba Rolnicza z Agencji Rynku Rolnego nie dostała żadnej informacji. To jest teren gminy Złota Rolnicza, która jest rolnicza. Na terenie oddziela się zrobiliście rolnikom. Panie dyrektorze, jak pan spojrzy w oczy tym rolnikom, którzy zostali pokrzywdzeni w tej sytuacji? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy pan dyrektor sobie zdaje sprawę, jaką krzywdę, jak pan poróżnił wieś, jak ludzie jedni z drugimi są skłóceni, jak to będzie wyglądać w przyszłości?